Dzisiejszy odcinek również będzie o Lombardzie, bo zaczyna się tam dziać, co zresztą widać po tytule. A skoro powiedziałem A, to też muszę powiedzieć B. Ale spokojnie, już też robią się inne filmy na temat innych seriali. Okazuje się, że nie tylko Patrycja miała tajemnicę przed ukochanym, ale Arek też je ma. Mężczyzna jest zadłużony u gangsterów na dość sporą kwotę. Patrycja dowiaduje się o wszystkim. Podejrzewa, że przez nią ma kłopoty z finansami, gdzie wygada się do Adama do pubu. Gdy Ryży dowiaduje się o problemach Arka, bez wahania proponuje pomoc Patrycji, by wyjaśnić sprawę tajemniczych windykatorów. Zaprasza na spotkanie górala, który mówi mu o Zeusie oraz Hadesie. Ponoć są bardzo brutalni, nie cofną się przed niczym i stać ich na wszystko. Na dodatek trzyma z nimi Kleo. Po jego wyjściu w pubie zjawia się Kleo. Ryży postanawia ostrzec byłą następnego dnia. Kazimierz przychodzi do Lombardu bardzo zdenerwowany. Mówi, co się wydarzyło kilka godzin temu. Mianowicie, Sepcia przywiozła do jego domu policja, którą ktoś zaalarmował, że po placu zabaw chodzi samotny, zapłakany chłopiec i woła mama. Mężczyzna podejrzewa, że Patrycja mogła zostać porwana, bo przecież nie zostawiłaby samego syna na placu zabaw. Zdaję sobie sprawę, że w ostatnim odcinku zaliczyłem małego fejla, ale myślę, że coś może być na rzeczy. Sezon jest długi, zobaczymy. Przyznam szczerze, że nie będę tutaj obiektywny, gdyż nie lubię Patrycji, ze względu na to, jaka jest kochliwa i bardzo przypomina mi Zuzę z serialu 19+. Jeśli ktoś oglądał tamten serial, to doskonale wie, o co mi chodzi. Skuli mnie, Patrycja mogłaby zniknąć, a Sepciem przecież mógłby zająć się Kazimierz z Becią. Ale nie powiem, wątek zapowiada się mega ciekawie i aż ciekawe, czy jej coś się stanie, czy też nie spadnie jej z głowy włos. Daj koniecznie znać w komentarzu, jak myślisz, kto odnajdzie Patrycję? Ja stawiam na Ryżego lub Betona.